jakby Bóg przechodził przez nasze ciała w stronę ciała tego dziecka. I to była taka obecność pełna łagodności i dobroci. Trudno to opisać, ale człowiek jest taki szczęśliwy, taki ukochany i taki spokojny, gdy ten Bóg go ogarnia. I wtedy to dziecko zaczęło drżeć. Trwało to może 3-4 minuty góra. I później jeden z księży mówi, chyba to dziecko doświadczyło jakiejś łaski Bożej. Jeśli jest jego mama, niech się z nim rozmówi, jak się ono czuje. No i dziecko mówi, poczułem się bardzo dobrze, bo był to chłopczyk. I czuję, że jestem silny. I wtedy mama podała mu palec i mówi, to spróbuj wstać. I to był niezwykły moment, bo to dziecko nigdy nie stało od urodzenia na własnych nogach. Zapadła potężna cisza, cała grupa z przejęciem czekała, co się stanie za chwilę. I to dziecko na naszych oczach wstało z łóżka inwalidzkiego i zeszło z niego, stanęło na ziemi. Pierwsze słowa tego dziecka, które było bardzo przejęte faktem, że stoi na nogach pierwszy raz w życiu, były takie. Mamusiu, kręci mi się w głowie. Bo nigdy to dziecko nie miało postawy pionowej. Zawsze leżało lub siedziało. Wtedy mama mówi, spokojnie, zaczekamy chwilę, jak już będzie ci łatwiej, spróbuj chodzić. I to dziecko zrobiło kilka kroków i robiło je coraz śmielej. I widać było, że ma jakąś niezwykłą siłę w sobie, która mimo braku mięśni pozwala mu, czy daje mu moc chodzić. Wtedy cała nasza grupa tych przypadkowo obecnych ludzi zaczęła płakać, śmiać się z radości, ze szczęścia, że na naszych oczach stał się taki cud. Na chorych ręce kłaś bębno i ci odzyskają zdrowie. Ta Ewangelia dzisiejsza wtedy stała się faktem. Później, po miesiącu w czasopiśmie List, czytałem o tym spotkaniu modlitewnym reportaż. Reportaż, tak jak się pisze w gazecie. Było napisane, że od uzdrowionych osób w ciągu miesiąca do Częstochowy dotarło około 114 świadectw uzdrowienia potwierdzonych werdyktem lekarskim od lekarzy, którzy leczyli tych ludzi na choroby, którzy ich prowadzili. Później tak się zastanawiałem, ciekawe, czy ta pani też wysłała świadectwo lekarskie potwierdzające uzdrowienie jej syna. Dzisiaj mamy tę obietnicę znaków od Pana Jezusa. Może najlepiej będzie zakończyć to kazanie i to świadectwo, modlitwo, uzdrowienie i pocieszenie wewnętrzne. Często przychodzimy do kościoła z wielkim bólem serca i z krzyżem i nieraz wychodzimy z tym krzyżem z powrotem, a to nie powinno tak być. Tu krzyż trzeba zostawić. Pan Jezus przychodzi ten krzyż z nas zdjąć w tym kościele. I bardzo Pan Jezus chce, żeby było nam lżej, żeby nasze serca nie krwawiły, nie cierpiały. Dlatego teraz zakończmy to homilię dzisiejszej uroczystości prostą i krótką modlitwą. Skupmy się. Najpierw zbudźmy w sobie wiarę w obecność Pana Jezusa, a później oddajmy Mu nasze bóle, nasze krzyże.
Panie Jezu, ja bardzo głęboko wierzę, że Ty jesteś z nami w Najświętszym Sakramencie. Ogarniasz swoim litościwym wzrokiem całe to zgromadzenie. Widzisz każdego osobiście. Mówisz do niego po imieniu. Anno, Macieju, Krzysztofie, Marku, Jarosławie, Katarzyno. I każde imię wymieniasz. I prosisz, oddaj mi swój ból, bo ja Cię kocham, bo ja za Ciebie oddałem życie. Panie Jezu, wierzymy, że Tu jesteś. Niech każdy swój krzyż Tobie teraz odda. Niech doświadczy w sercu pocieszenia. Niech nie cierpi. Boże Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa prosimy Cię, abyś mocą Ducha Świętego ogarnął wszystkie cierpiące serca. Wlał w nie dar przebaczenia, dar uzdrowienia. Uspokoił skołatane nerwy. Napełnił wewnętrzną ciszą i ogromną radością. Panie, stąd teraz i dokonaj obiecanych znaków. Amen. Złożymy teraz.